Znajdujemy się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym od 15 lat działa grupa badawcza zajmująca się chemią konserwatorską. Nasze zainteresowania w pracowni badań nad trwałością i degradacją papieru związane są głównie z celulozą oraz innymi polimerami naturalnymi, np. jedwabiem. Zajmujemy się również badaniem światłotrwałości barwników i pigmentów. Problem kwaśnego papieru nie dotyczy najstarszych książek, ale tych wydrukowanych od połowy XIX wieku do końca XX wieku. Papier kwaśny to taki papier, który najprościej rozpoznać po tym, że kiedy próbujemy przeczytać kwaśną książkę, ta praktycznie rozpada nam się w rękach. Postęp degradowania papieru możemy ocenić, mierząc jego własności wytrzymałościowe, jak na przykład opór przedarcia, siła zerwania czy liczba podwójnych zgięć. Ta ostatnia tak naprawdę imituje to najprostsze przekładanie kartek, zginanie kartek w trakcie czytania. W naszej pracowni korzystamy też z najnowszych metod analitycznych, gdzie do analizy papieru wystarczy nam malutki jego fragment, który jest w stanie się zmieścić na końcu mojego palca. Mam tu na myśli chociażby techniki chromatograficzne, jak chromatografię żelową. W sercu takiego układu chromatograficznego jest kolumna i to właśnie na tej kolumnie dochodzi do rozdziału długich łańcuchów od krótkich łańcuchów. My wtedy dokładnie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak mocno poszatkowany jest już łańcuch celulozowy w wyniku starzenia. Kwaśne książki możemy jeszcze uratować i odkwasić w klinice papieru, która jest przy Bibliotece Jagiellońskiej. Tam w odpowiednich reaktorach znajdują się rozpuszczalniki, które nie wchodzą w interakcję z samym papierem, ale zawieszony drobnokrystaliczny tlenek magnezu przenika strukturę papieru i jest w stanie zneutralizować znajdujące się w nim kwaśne środowisko. W ten sposób książka jest w stanie przetrwać o wiele dłużej niż w poprzednim kwaśnym stanie. Światło jest niezbędne dla podziwiania dzieł sztuki. Jednocześnie jest czynnikiem, który powoduje ich degradację. Ocena światłotrwałości czy światłonietrwałości pigmentów, barwników nie jest technicznie trudnym zadaniem. Znane są metody przyspieszonego starzenia światłem, które nie są technicznie niczym trudnym, również dysponujemy nimi w naszym laboratorium. Jednakże one mają charakter destrukcyjny, niszczą obiekty, powodują zmiany barwy, przed którymi chcemy się uchronić. W związku z tym sięgamy w naszym laboratorium i w kilku innych w świecie po technikę, która pozwala oceniać światłotrwałość dla małego punktu, do małej plamki, na której koncentrujemy strumień bardzo silnego światła białego z żarówki ksenonowej i obserwujemy w trakcie starzenia zmiany barwy. Ten sposób postępowania pozwala nam wychwycić już bardzo wczesne zmiany koloru na badanym obiekcie, a przez to możemy zatrzymać się w dowolnym momencie, wiedząc, jak postępuje degradacja i chronimy go przed zbyt daleko idącą zmianą dla tej właśnie testowanej plamki. Zmiany barwy, które są wynikiem czy opisywanych eksperymentów starzeniowych, czy jakichś procedur konserwatorskich, wymagają jakiegoś sposobu ich dokumentacji. Aby móc mierzyć zmiany barwy dla takich właśnie niewielkich obiektów czy drobnych elementów na pracy artysty, korzystamy z kamery hiperspektralnej. Zwykły aparat fotograficzny czy skaner rejestruje tylko 3 barwy i z nich składa, podobnie jak oko człowieka, informacje o świecie. Nasze urządzenie, kamera hiperspektralna, jest w stanie zarejestrować 250 linii spektralnych dla każdego punktu obrazu i tak powstała kostka danych, jak nazywamy plik powstały w wyniku skanowania o olbrzymim rozmiarze, 7 GB na stronę A4, pozwala nam potem na wszechstronną analizę tego obiektu, w tym analizę zmian barwy, jak również uczytelnianie niewidocznych elementów. My oprócz opracowania nowych procedur konserwatorskich, badania próbek pozyskiwanych z muzeów, archiwów czy bibliotek, zajmujemy się również edukacją w tej dziedzinie. Mianowicie prowadzimy jedyne w Polsce studia podyplomowe przedstawiające tajniki chemii analitycznej w środowisku pracowników instytucji kultury.